Dzień dobry, witamy Państwa. Cześć Grzesiek. Dzień dobry, witam wszystkich i oczywiście Ciebie, Marto. Jesteśmy tutaj po to, aby odpowiedzieć na Państwa pytania. Jak może część z Was wie, właśnie prowadzimy rekrutację do naszej drugiej edycji Akademii Liderek i Liderów Edukacji. Nadsyłacie Państwo różnego rodzaju pytania i pomyśleliśmy, że nagramy po prostu takie krótkie wideo, które na te pytania wszystkie odpowie, mam nadzieję. Tak, a że pytań dużo, to może rzeczywiście łatwiej na nie odpowiedzieć raz i kolektywnie. No właśnie. A przy okazji się spotkamy. A przy okazji się spotkamy, właśnie. To co, do rzeczy, prawda? Bo czas jest cenny. Więc może pierwsze i podstawowe pytanie, które chyba, na które warto odpowiedzieć, to jest takie, skąd w ogóle ta nazwa? Skąd ci liderzy i liderki w nazwie? Znaczy liderki i liderzy w nazwie to chyba nic takiego specjalnego, mi się wydaje. Natomiast ta angielska nazwa to jest coś, co zdecydowaliśmy się użyć, jak pamiętasz, po dosyć długich rozmowach i dyskusjach. Tak. Thought leader to jest taki termin, który do Polski właściwie dopiero wchodzi. Zauważyłam, że w pismach biznesowych gdzieś tam się już pojawiają takie wzmianki tego typu lidera. I pamiętam, te nasze rozmowy wcale nie były takie oczywiste, bo baliśmy się, że wyskoczymy na rynku z czymś, co no, jest nieznane i potencjalnie w związku z tym utrudni nam działanie. Ale okazało się, że wcale nie. Pamiętasz, czytaliśmy wspólnie książkę tej oto pani. Denise, tak. I stamtąd zaczerpnęliśmy bardzo dużo inspiracji i doszliśmy do wniosku, że nie chcemy, pamiętasz, tworzyć takiej akademii liderów i liderek edukacji, którzy są, nie wiem, dyrektorami, dyrektorkami szkół. Pamiętasz, tylko chcieliśmy stworzyć taką akademię liderów właśnie myśli, czyli osób, które nowocześnie myślą o edukacji. I ta książka nas bardzo zainspirowała. A drugą pozycją, nie wiem, czy pamiętasz, to była ta książka o tym eko i ego liderze. Tak, o tym też gadaliśmy już kilkakrotnie na różnego rodzaju konferencjach, prawda? Tak, i to właśnie z tego powstał ten koncept tego eko lidera i jak to właśnie nam w edukacji ma się sprawdzić. To tak ode mnie, a ty? A ja jeszcze może dołożę do tego taką myśl, że jak być może część z Państwa wie, my mamy też za sobą kilka edycji naszego takiego pierwszego flagowego programu rozwojowego, czyli Akademii Trenera, Teacher Trainer Academy. I też w pewnym momencie zaczęliśmy tak sobie już wspólnie rozmawiać nad tym, że czujemy potrzebę także z myślą o absolwentach tego programu, który to miał swoich edycji z 5, 7, właśnie. Więc jest naprawdę duża grupa osób, które weszły zresztą w zawód tego trenera fantastycznie po pierwszej czy kolejnych edycjach. I z myślą o tych osobach też chcieliśmy mieć swego rodzaju taki program mistrzowski, taki jakby kolejny krok jeszcze w tym swoim rozwoju zawodowym, który by pozwalał jeszcze wspólnie eksplorować tematy, które my zasygnalizowaliśmy już w czasie tej Akademii Trenera, ale z konieczności musieliśmy na pewnym etapie też tę refleksję zatrzymać. I chyba to naturalnie nas prowadzi do drugiego pytania, które też często się pojawia, a mianowicie w ogóle o źródła inspiracji, prawda? Czyli niejako, co też nam w tych duszach grało przy myśleniu o tej Thought Leader Academy. To może o tym chwilkę, Marto. Wiesz co, no poza tymi dwoma książkami, które na pewno dla mnie były bardzo, bardzo istotne, to jest również takie myślenie o nauczycielu i nauczycielce jako takich osobach, które na pewno naprawdę spełniają ogromną rolę w edukacji, w życiu uczniów. I wydaje mi się, że współczesny nauczyciel, taki naprawdę na wysokim poziomie edukator, czy może osoba, która zarządza szkołą językową, czy w ogóle pracuje w szkole, no chce umieć myśleć w taki sposób naprawdę bardzo holistyczny, czyli umie no, do tej edukacji podejść tak bardzo, bardzo globalnie, a przy tym wszystkim rozwiązywać też lokalne problemy. I to mi się wydawało, że mamy na rynku bardzo wiele takich osób, którym takie wsparcie, takiego właśnie myślenia o edukacji jest potrzebne. To jedna rzecz, a druga, pamiętasz, ja tu przygotowałam te książki, ta nasza ulubiona Mit Charyzmy.
I ta książka dała mi też do myślenia bardzo dużo, bo wskazała właściwie, że liderem to nie jest tylko ta osoba, która, nie wiem, pięknie wygląda, elokwentnie się wypowiada i jest taka charyzmatyczna na zewnątrz, ale również osoba, która ma tę taką wewnętrzną taką uważność, ciekawość drugiego człowieka, też może stać się liderem. I to chyba nam się tak połączyło w taką całość, prawda? I to chyba naturalnie prowadzi też do trzeciego zagadnienia, o którym tu chcieliśmy wspomnieć, bo też na te pytania odpowiadamy, a mianowicie z kim nasi uczestnicy tej drugiej edycji będą mieli okazję pracować, bo te osoby, jak mam nadzieję, wszyscy, którzy nam zaufają, się przekonają bardzo szybko, to są właśnie takie osoby, które tę wewnętrzną, to światło wewnętrzne w naszym głębokim przekonaniu w sobie mają i oni tym światłem emanują, tak troszkę powiem może górnolotnie, ale jak myślę o takich osobach jak chociażby fantastyczny Paweł Fortuna, jak Monika Just, jak Liliana Kupaj, jak Ania Brzosko, jak Alicja Gałązka. Pomóż mi, Marto, bo pewnie o kimś zapominam. A Beata Szklanny, która okazała się Beata Szklanny, tak. Popularna. Tak. To właśnie mam takie przekonanie, że to są te osoby, które rzeczywiście ten rodzaj takiego wewnętrznego ognia mają szansę Państwu troszkę przekazać, bo w nich ten ogień płonie i to chyba jest bardzo ważne też w tych takich czasach, gdzie tak dużo tych negatywnych myśli wokół edukacji krąży, żeby właśnie tego płomienia nie dość, że nie stracić, to żeby w sobie go próbować rozniecić, bo tylko wtedy można mieć nadzieję, że też ten płomień pójdzie dalej do tych naszych uczniów, do studentów, prawda, czy do tych osób, które właśnie od nas mają nadzieję się uczyć. I na tym nam bardzo w tym programie zależało. Przy czym też mówimy o tym tak trochę górnolotnie, ale też mówiąc o tym liderze, my też bardzo chcemy też dać Państwu taką szansę, żeby dzięki mentoringowi, który otrzymają Państwo od tych ekspertów, też móc niejako pomyśleć na nowo o tym, kim sami chcecie zawodowo się stać, albo kim chcecie być za lat kilka, bo to jest ta inspiracja między innymi od tej Denise Boisseau, prawda, Marto, która mówiła, że gdzieś tam w pewnym momencie to chyba w bardzo wielu osobach, które dużo z siebie dały edukacji przez lata, jest jakaś taka myśl o tym, co ja właściwie po sobie chciałbym zostawić, co chciałbym, żeby było tą moją, jak to się po angielsku ładnie mówi, legacy, prawda, tą spuścizną. Tą jakąś, tak. Prawda? Więc gdzieś tak, i to oczywiście ta Boisseau też tak kapitalnie napisała, że ten thought leader to nie jest tak jak celebrity, prawda, czyli to nie jest ktoś, kto jest znany z tego, że jest znany, tylko jeżeli w ogóle jest znany, to z tego, że właśnie w nim to coś ważnego się zadziało, wykluło, prawda, stało się ważne i teraz tym czymś potrafi się dzielić. Oczywiście trzeba też nabyć pewne umiejętności, które pozwalają to dzielenie się w sposób atrakcyjny dla potencjalnego odbiorcy kreować i o tym też my mówimy bardzo dużo w tym programie, prawda? Znaczy wiesz, no przede wszystkim mamy tutaj też Państwu, bowiem, bo Państwo pytają, jak wyglądają zajęcia. Zajęcia są w tym roku, w drugiej edycji, właściwie w większości warsztatami prowadzonymi tak stacjonarnie. Są też wykłady, które mają inspirować i warsztaty, które również mają inspirować, ale przede wszystkim nauczyć właśnie myśleć i działać w inny sposób. W tamtym roku chociażby był fantastyczny, znaczy one wszystkie były fantastyczne, ale tak na dzień dobry mieliśmy, pamiętasz, Beatę Szklanny i naprawdę uczestniczki były zachwycone wiedzą taką praktycznie przekazaną na temat job craftingu, a w tym roku tych warsztatów mamy więcej. Na stronie naszej program Państwo będą mogli zobaczyć. Także to nie jest tak, że my tylko tak mówimy o tych umiejętnościach, tylko również staramy się je Państwu
w trakcie tej akademii przekazać w bardzo praktyczny. I to ładnie tu, muszę powiedzieć, ci się udało akurat gładko nam nawiązać do tego, skoro powiedziałaś o umiejętnościach, to też pytanie, które się przewija we wstępnych rozmowach, to jest pytanie, no dobrze, ale co mi to da? Bo może w odróżnieniu od tych naszych pozostałych dwóch programów, czyli od wspomnianej wcześniej Akademii Trenera i oczywiście od Akademii Autora, na którą też rekrutujemy, to też już 6. edycja, prawda, Marto? To ten program tak może na dzień dobry przysłowiowe nie daje takiej w samej swojej nazwie prostej odpowiedzi na to pytanie. Co mi to da, że ja będę thought leader, liderką, liderem edukacji? Znaczy wiesz, no możemy tutaj się posiłkować może opiniami, rekomendacjami już uczestniczek pierwszej edycji, które no napisały, że była to ogromna dawka wiedzy, bardzo takiej praktycznej, która zmieniła ich sposób postrzegania siebie, swojego rozwoju zawodowego, osobistego, no i też podejścia do edukacji i te rekomendacje, które otrzymaliśmy są fantastyczne, również na stronie można je przeczytać, ale taki był cel. Cel był właśnie nastaw się na zmianę i taką zmianę właśnie w myśleniu, stań się liderem, liderką w swoim poczuciu, tak, tego słowa, tej jakiejś takiej, no może nie misji, ale takiego myślenia właśnie bardzo holistycznego o edukacji. Mówiły też uczestniczki, że to im się bardzo przełożyło na sposób, w który uczą same w swoich szkołach. No właśnie. A te osoby, które zarządzają innymi, jak bardzo im ten program pomógł w zarządzaniu zespołem. Także no myślę, że tak on jest wielowarstwowy i to chyba pomaga naprawdę na koniec to wszystko spiąć w taki fantastyczny sposób. Mówi, ale ja się dużo nauczyłam, ale ja dużo zrozumiałam. Także no taki był cel i ja się bardzo cieszę, że ta pierwsza edycja no, pokazała, że idziemy w dobrą stronę. No, a propos tego, że wszystko to się spina, to też może powiemy Państwu dwa słowa, jeśli chodzi o to, do czego my właściwie tych uczestników prowadzimy, bo to nie jest tylko tak, że Państwo są na tym takim przysłowiowym receiving end, jak to mówią Anglicy, czyli po prostu odbierają Państwo ten mentoring, ten coaching, te inspiracje, lektury do przeczytania w kolejnych tygodniach i miesiącach, ale my też chcemy, żeby te wszystkie inspiracje, ten materiał został przez naszych uczestników w trakcie programu przetworzony i żeby zaowocował czymś konkretnym pod koniec, a to coś konkretnego, to jest taki projekt dyplomowy, który chcemy, żeby powstał w drugiej połowie tego kursu i żeby został zaprezentowany uczestnikom i nam jako głównym prowadzącym, jako rodzaj takiego wspólnego graduation, takiego ukoronowania pracy w tym programie. Oczywiście w trakcie tego projektu są Państwo cały czas wspierani przede wszystkim przez Martę i przeze mnie jako przez głównych prowadzących i my wręcz namawiamy do tego, żeby z tego naszego czasu korzystać tyle tylko, ile Państwo mają ochotę. Stąd zresztą nasze założenie, które od samego początku staramy się i dowozimy, czyli to, że te nasze grupy są zawsze malutkie. Chcemy, żeby nad każdym z uczestników można było się bardzo uważnie pochylić i na wszelkie jej zapytania, wątpliwości, naturalne blokady, które się pojawiają w trakcie opracowywania czegoś kreatywnego, jakoś na bieżąco reagować i mieć na to, jeśli ona schodzi z kolei, odpowiednią przestrzeń i czas. No mam nadzieję, że już po tylu latach bycia na rynku słyniemy z tego, że pochylamy się nad każdym bardzo indywidualnie, dajemy z siebie wszystko, także to myślę chyba nasza marka. A propos, jedno takie pytanie tu jeszcze zerkam, że wiele uczestniczek i uczestników pyta, czy da sobie radę. Co byś powiedział? No ja głęboko w to oczywiście wierzę, bo inaczej byśmy Państwu nie proponowali jakiegoś rodzaju rozwoju pod naszymi skrzydłami. Natomiast to nie jest tylko kwestia wiary, takiej
dobrej woli, ale również historycznych obserwacji tego, jak pracowali z nami uczestnicy poprzednich edycji wszystkich tych naszych programów rozwojowych. Już o tym uważnym mentoringu powiedzieliśmy, więc nie będziemy się powtarzać. Natomiast chcemy też jeszcze dodać do tego może taką myśl, że konstruując sam harmonogram, też bardzo staraliśmy się zadbać o to, żeby Państwo mieli szansę godzić zajęcia, aktywny udział w zajęciach tych naszych zjazdowych z normalną pracą, której nie zakładamy, że ktokolwiek będzie zawieszał, dlatego że bierze udział w takim programie rozwojowym. Dlatego zaczynamy mniej więcej w drugiej połowie października, a kończymy dopiero w marcu roku następnego, po to, żeby te zajęcia odpowiednio rozpisać w czasie. Mniej więcej co 2-3 tygodnie te zjazdy mają miejsce, po to, żeby to się dawało pogodzić. No właśnie, więc myślę, że to jest taki optymalny tutaj też program. Oczywiście na stronie są wszystkie informacje, daty konkretne zjazdów tych takich stacjonarnych, jak i webinariów. Jakie tam jeszcze, Grzegorz, pytania były, bo ty sobie tak... Ja jeszcze tylko dodam do tego, Marto, jedną rzecz, taką może maleńką ciekawostkę a propos tego, co na stronie. Otóż jak na stronę tego programu Państwo wejdą, to w tej edycji znajdą też taki drobiażdżek sympatyczny, a mianowicie automatyczną wtyczkę, która pozwoli Państwu w swoim kalendarzu internetowym zassać cały nasz harmonogram tego kursu jednym kliknięciem i mieć gotowe przypominajki, informacje o tym, co na kiedy, także staramy się też w miarę nowocześnie podejść do całej sprawy, tak żeby mieli Państwo jak najłatwiej, jeśli chodzi o tę logistykę udziału. Tu jeszcze raz wyświetlam Państwu datę, tak żeby to było dla wszystkich jasne. 22 października startujemy i to będzie ten pierwszy zjazd stacjonarny, a jeśli to odrobinkę przewiniemy, co ja postaram się w tej chwili zrobić, to jeszcze chciałbym zajawić Państwu ten program. Tu on się zaczyna i tu mają Państwo gotowy harmonogram z datami, z informacjami, czy sesja jest stacjonarna, czy jest to wykład interaktywny online. Mamy nadzieję zatem, że wszystko pod względem takim technicznym jest jasne, a gdyby jakiekolwiek pytania się pojawiały, to wystarczy na przykład telefon albo mail. Na stronie mamy też czat, który bardzo sprawnie łączy się ze skrzynkami Marty i moimi, więc też odpowiadamy na wszystkie pytania na bieżąco. Nasze numery telefonów znajdą Państwo na dole tej strony internetowej, także proszę też z nich bez wahania skorzystać. I ostatnie pytanie, które ja mam na liście, Marto, o ile ja o niczym innym jeszcze nie zapomniałem, to jest pytanie o koszty i tryb płatności, więc czy chciałabyś słowo w tej sprawie? No jeżeli ktoś to jeszcze zobaczy do końca lipca, jest szansa, to na pewno ma możliwość uzyskania rabatu minus 500 zł. Oczywiście przyjmujemy pytanie bardzo częste, czy można zapłacić w ratach. Oczywiście, że tak, odkąd nasza akademia istnieje, zawsze była możliwość takiego płacenia ratalnego. Miejsca powoli się kończą, więc zapraszamy tych, którzy czują, że to jest dla nich i będzie nam bardzo miło przyjąć Państwa pod nasze skrzydła, ale też mam nadzieję, że nasi prelegenci, nasi eksperci naprawdę pomogą Państwu te skrzydła rozwinąć również, bo to jest taki program tak skrojony, żebyśmy wszyscy tutaj działali wspólnie z tą myślą, że zależy nam na tym, żebyście się mogli rozwinąć. Także serdecznie zapraszam. Ja też do tego, do wszystkiego, co Marta powiedziała, się gorąco dołączam i mam wielką nadzieję, że spotkamy się w edycji drugiej. Nie będziecie żałować. Tak może powiem. No, poprzednia edycja, uczestniczki nie żałowały, więc jest duża szansa, że... Dlatego tak mówię to z uśmiechem na twarzy i bez takiej też fałszywej skromności, bo po prostu wiemy, że dowozimy pewną naprawdę dużą jakość i po prostu bardzo się cieszymy, że możemy się z Państwem poprzez naszych ekspertów, ale też nasze własne Marty i moje zaangażowanie tą jakością z Państwem dzielić i mamy nadzieję, że to będzie kolejny fantastyczny wspólny program rozwojowy. Jakby były jakieś pytania, na które nie zdążyliśmy albo ich nie znamy, to oczywiście prosimy o kontakt. No, tak jest. Dzięki.
Trzymamy kciuki za mądre decyzje. Jeśli do końca lipca uda się Państwu je podjąć, to jeszcze raz przypominamy, 500 zł takiego specjalnego bonu od ceny podstawowej kursu mamy dla Państwa, tak żeby było miło i żeby te decyzje Państwu ułatwić. Wystarczy wypełnić formularz, który znajduje się na stronie. Po jednym kliknięciu się ściąga, można wszystko załatwić w jeden wieczór bez problemu. Dziękujemy za uwagę i mamy nadzieję do zobaczenia. Dziękujemy.